To jest Mikołaj. O proszę, z terenu, nawet lepiej. Dokładnie. W takich pięknych okolicznościach przyrody. Praktyk. Witam Państwa serdecznie, dokładnie w pięknych okolicznościach przyrody. Właśnie jesteśmy w temacie dzisiejszego wystąpienia Kaspra, czyli w lesie kiszonkowym, które zakładaliśmy w Bielanach Wrocławskich. Ja króciutko słowem wstępu, Kasper Jakubowski, architekt krajobrazu, edukator, doktor, który wspaniale nam tutaj dzisiaj opowie o miejskich lasach kiszonkowych w Polsce i na świecie. Jesteśmy troszeczkę spóźnieni, więc nie przeciągając, oddaję głos Kasprowi i będziemy słuchać i się edukować. Dziękuję bardzo. Super, dziękuję. To zaczynamy. Krótko powiem o sobie. Kasper Jakubowski, jestem związany z taką nową inicjatywą Forest Maker. Od 5 lat współtworzę też Fundację Dzieci w Naturę. Jestem też projektantem, czasem mówię bioróżnorodnych przestrzeni, dlatego że te tereny zieleni, które projektuję, to nie zawsze tereny zieleni, które muszą być piękne, jako zieleń miejska urządzona, bezpieczna, zadbana, ale też zależy mi na tym aspekcie bardzo bioróżnorodności. I dzisiaj zapraszam na taką krótką opowieść o lasach kieszonkowych, mikrolasach, tycilasach, lasach Miałaki. Bardzo różnie są nazywane. I tutaj potwierdzam też to, co pani Małgorzata mówiła, że komukolwiek nie opowiadam o tej metodzie, o tym, że sadzimy lasy, to zawsze każdy, choć niezwiązany z lasami, z ekologią, reaguje bardzo pozytywnie. I to jest coś, co dla mnie pokazuje, jaki ta metoda ma ogromny potencjał. Zacznę od filmu. Państwo, nadużyliśmy trochę cierpliwości, to myślę, że jeden obraz, film warty tyle, co 20 słów. Więc zapraszam na 3-minutową opowieść o film z jednego z mikrolasów, który powstał w tym roku. Po raz pierwszy w Gdańsku metoda Miyawaki, metoda japońskiego botanika, która jest bardzo, bardzo naturalna. Z jednej strony wykorzystujemy to, co sami produkujemy i pomaga nam w tym zakład utylizacyjny w Szadułkach, czyli kompost. Z drugiej strony różne krzewy i drzewa. Z trzeciej strony to kolejny etap pracy nad Parkiem Południowym, wymarzonym miejscem zielonym, rekreacyjnym właśnie dla mieszkańców południowych dzielnic naszego miasta. Najważniejsza w tworzeniu terenów zieleni jest gleba i na to jest mocno kładziony nacisk przy lasach kieszonkowych. Dodatkowo jeszcze łączy ten potencjał cyrkularności w mieście, czyli tego domykania obiegu zamkniętego, kiedy miejskie odpady są przekształcane na kompost w zakładzie utylizacyjnym i stają się podstawą do tworzenia właściwych warunków do wzrostu roślinom w parkach. Sadzimy drzewka, które wykopaliśmy na terenie zakładu utylizacyjnego i tutaj dajemy im drugie życie. Sadzimy na czarnym złocie ogrodników, wymieszanym ze słomą które i ziemią, dzięki czemu imitujemy ściółkę leśną i przyspieszamy wzrost lasu. Trochę przyspieszamy to, co robiłaby natura przez kilkadziesiąt lat. Możemy się dzisiaj przekonać, że po pierwsze nie musimy zużywać torfu, do tego, żeby w ogóle coś w mieście mogło rosnąć. To jest pierwsza rzecz, że możemy zużyć kompost. I to jest bezcenna lekcja. Druga rzecz jest taka, że dzisiaj nie wystarczy już sadzić drzew. Że dzisiaj musimy stworzyć odpowiednie drzewom mikrosiedlisko, zwłaszcza w miastach, gdzie są bardzo trudne warunki. Dlatego tak dużą uwagę poświęcaliśmy to na zbudowanie odpowiedniej gleby. A trzecią korzyścią jest taką, że warto trochę czulej spojrzeć na gatunki rodzime. Mamy tutaj niesamowite, tutaj sadzimy dzisiaj 30 gatunków leśnych i wśród nich takie gatunki jak lipy, graby, buki. Może to jest czas, żebyśmy właśnie lepiej spojrzeli na to, co rośnie dookoła nas i co często najlepiej się w tych miastach adaptuje. Sadziliśmy dzisiaj las Miyawaki w dzielnicy Ujeści Skołostowice. Las, który będzie pomiędzy dwoma zbiornikami retencyjnymi i za kilka lat będą tu wysokie drzewa. Teraz będziemy się opiekować tym lasem, dbać, by nie było to śmiecone.
i pilnować, żeby drzewa rosły zdrowo. Ja obserwuję pana Kacpra Jakubowskiego i bardzo mi się podoba ta inicjatywa z bioróżnorodnością i z taką naturalną przyrodą wokół, więc dlatego właśnie tu przyszłyśmy. Zosia, po co posadziłyśmy? Olchę. Grusze. Grusze, paproć i poziomkę. Poobserwowałyśmy właśnie, jak to wygląda i, no i zamierzamy w ogródku przydomowym też stosować tą metodę. Dziękuję. Po tym wstępie właściwie mógłbym się teraz rozłączyć, ale tego nie zrobię. Ten film pokazuje często, bo to jest film z samego sadzenia. To już jest ta kropka nad i. To już jest święto, planting day, Anglicy mówią, czyli dzień sadzenia lasu. I to jest właściwie ta ogromna energia społeczna, której ja też czerpię, gdzie już sadzimy, każdy się cieszy, wszyscy pytają, co posadzili. I to też ten film pokazuje, że to nie jest często tak, jak wielu się wydaje, że mieszkańcy oczekują tylko zadbanej zieleni w mieście i że właśnie takie akcje ukierunkowane na bioróżnorodność, na rodzime gatunki, budowanie gleby, na tworzenie takich samograjów, zadrzewień bioróżnorodnych też przyciągają niesamowitą liczbę mieszkańców i też mogą być taką okazją do spotkania i do rozmowy wokół kształtu przyszłego parku, bo ten las zaprojektowany przez Joannę Reiss, czyli Park Południowy w Gdańsku, to ten las kieszonkowy tam posadzony był jednym z elementów, można powiedzieć, tego procesu konsultacji, jak ten park ma wyglądać, że on będzie właśnie w taki bardziej naturalny, dziki, bo takiego domagają się też mieszkańcy. I krótko, chciałbym, żeby ta prezentacja wyglądała tak, że powiem troszeczkę o tych lasach i żebyśmy na sam koniec, będę zachęcał, żeby Państwo na bieżąco swoje spostrzeżenia, uwagi krytyczne, pytania dawali w czatach. Jak wyłączę, to chciałbym, żeby został nam czas bardzo na Państwa pytania i uwagi, żebym mógł się tutaj odnieść. To zapraszam. Lepsze miasta, miejskie lasy kieszonkowe w Polsce i na świecie. Ta wizualizacja to jest przykład lasu we Wrocławiu na ulicy Podwale. Powstanie kolejne takich mikrolasów. Rzeczywiście powstaje ich coraz więcej. Bardzo się z tego cieszę, bo widzę ogromny potencjał tej metody. Jedynie na czym mogę żałować, że nie wszystkie lasy, które powstają jako mikrolasy Miałaki czy lasy kieszonkowe, są założone zgodnie z metodą. Niektóre, można powiedzieć, obok tej metody nawet nie leżały i o tym też powiem w prezentacji. O, ale przeszliśmy bardzo daleko. Ja się tak cofnę. Okej. Dosłownie miesiąc temu ukazał się w New York Times, amerykańskim czasopiśmie, artykuł Tiny Forest with Big Benefits, czyli miejskie czy mikrolasy i ich ogromne korzyści. Bardzo ciekawy artykuł, jest chyba dostępny, polecam. Generalnie Nowy Jork bardzo postawił teraz na renaturyzację, czyli odtwarzanie siedlisk przyrodniczych. Czyli nie tylko parki kieszonkowe, nie tylko zwiększanie terenów zieleni, podnoszenie standardów tych terenów zieleni, ale także odtwarzanie już tych bardziej naturalnych terenów, chodzi o odtwarzanie bagien. Jest to w przypadku Nowego Jorku kwestia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego i kwestia bezpieczeństwa odnośnie czystości i źródeł w ogóle wody pitnej dla miasta. I ta metoda jest wykorzystywana jako element tej renaturyzacji. Co ciekawe, przez to zaproszenie mieszkańców, ona też świetnie symbolizuje całą politykę miasta. To znaczy, to nie jest teraz tak, że mikrolasem rozwiążemy wszystkie ekologiczne problemy miasta, natomiast ten mikrolasem, zapraszając mieszkańców, możemy edukować i uświadamiać, jaka jest aktualna polityka miasta odnośnie ekologii w ogóle. I ten mikrolas może być pretekstem do takiego spotkania, czyli o mikrorozwiązanie, ale mówimy o całym mieście i o tym, co robimy teraz z przyrodą całego miasta, jak chcemy ją chronić, odtwarzać, zabezpieczać, udostępniać i tak dalej. Od razu dodam, że to nie jest tylko alternatywna metoda sadzenia drzew w miastach, bo czasem też się z tym spotykam, że miasta teraz sadzimy, różna jest jakość tego sadzenia, to widzimy po tym, że duża część niestety nasadzeń zamiennych, drzew dużych, których sadzimy, no nie jest w stanie przetrwać kolejnych lat, kilkunastu lat w miastach. To jest zdecydowanie coś więcej. Tutaj budujemy złożony, dynamiczny ekosystem, nawet mimo niewielkiej powierzchni, 200 metrów kwadratowych najczęściej. Ekosystem, który podtrzymuje życie nad i pod powierzchnią.
Czyli to już jest coś więcej niż sadzenie drzewa. Drzewo bardzo łatwo posadzić, mamy dobrze zakodowany przez 50 lat tak zwany czyn społeczny, idziemy, zakasamy rękawy, trzeba sadzić. No tutaj coś więcej, dzisiaj okazuje się, że nie wystarczy wykopać dół i sadzić, bo zmienił nam się w międzyczasie klimat, zmieniła nam się gleba i żeby coś, drzewo to jest inwestycja w pokolenia, można powiedzieć, i w kolejne lata, także trzeba to dobrze zaplanować miejsce i dobrze przygotować ten cały ekosystem, żeby to drzewo mogło rosnąć dalej. Znajdziecie Państwo tych artykułów bardzo dużo. Jest moda na te mikrolasy, taki pozytywny trend. To nie jest jedyny trend w kształtowaniu terenów zieleni. Warto o tym pamiętać, żebyśmy nie popadli w jakiś totalizm, że teraz tylko mikrolasy i zaniedbujemy nic więcej. W miastach, ja zawsze mówię, że tak jak potrzebujemy dzisiaj miksu energetycznego, tak potrzebujemy miksu w terenach zieleni. Jest miejsce na urządzone parki, zadbaną zieleń historyczną, nawet na te trawniki z rolki, ale jest też miejsce na łąki kwietne, niekoszone trawniki, czyżnie, jak Fundacja Kwietna promuje, na lasy, duże lasy na przedmieściach i te mikrolasy jako metoda zazieleniania miejskich pustyń, jako metoda aktywizacji społecznej, jako metoda włączania też partnerów biznesowych do tworzenia takich działań wspomagających bioróżnorodność. No mamy kolejne narzędzie w tym miksie terenów zieleni w mieście. Podkreśla się bardzo często udział mieszkańców, ten aspekt społeczny dla mnie jest, no, nie wiem, czy on nie jest nawet ważniejszy niż bioróżnorodność. Nie będziemy ważyć tych elementów, czyli tych udział mieszkańców. Szybki wzrost tego w lasu. Badania tutaj mówią wprost i 15 lat doświadczeń z tymi lasami w miastach europejskich pokazuje, że to nie jest 10 razy szybciej jak w niektórych lasach tropikalnych, ale 1,5 do 2 razy szybciej. To jest dużo w porównaniu do lasu gospodarczego czy plantacji leśnej. Myślę, że jest ogromny tych potencjał do renaturyzacji, dlatego że takie lasy, trudno wprowadzić las do miejskich przestrzeni, ale właściwie w każdej zieleni deweloperskiej, czy nawet w prywatnym ogrodzie możemy wydzielić kilkanaście, kilkadziesiąt metrów kwadratowych, żeby takie siedlisko tą metodą skutecznie posadzić. Ja też osobiście uważam, że to jest ciekawe narzędzie do walki z miejską betonozą. Osobiście nie mogę się doczekać pierwszego takiego mikrolasu, który powstanie na jednym z zabetonowanych rynków mniejszych miast. Jeżeli słuchają nas dzisiaj decydenci lub osoby, które pochodzą z takich miast i mają na to wpływ, to zapraszam do współpracy. Myślę, że to na pewno będzie bardzo ciekawy eksperyment, abyśmy coś takiego stworzyli w miejscu kostkozy i czegoś, co powstało w ramach rewitalizacji kilka lub kilkanaście lat temu. Jest szansa, żeby to naprawić. Dlaczego daleka Japonia? Co metoda azjatycka może wnieść do miast europejskich? Bardzo dużo. To, co Państwo widzicie tutaj, to jest zdjęcie zrobione w tym roku z Tokio. Mega city, no to jest wiek XXI, jest wiekiem miast. Ogromne miasta, no w Polsce takich miast jeszcze nie mamy, ale ten trend jest bardzo wyraźny, kształtowania dużych, dużych miast, konsumujących coraz więcej terenów i zasobów dookoła. Ten brązową smugę, którą Państwo widzicie w tle, to nie jest smog znany z polskich miast i który za chwilę się zacznie, będziemy odczuwać dotkliwie, ale to jest w Tokio piasek z chińskich pustyń, który jeszcze do niedawna, w drugiej połowie XX wieku, były lasami. Także tutaj mamy wiele problemów XX wieku, urbanizacja, brak zieleni w miastach, brak przyrody, pustynnienie, ogromna erozja, wylesienia na całym świecie pokazane. W trudnych czasach mamy proroków, ja to nazywam. Mamy ludzi, którzy przychodzą, dają jakieś rozwiązania, którzy trochę wyprzedzają te czasy i przychodzą z rozwiązaniami, traktuję ich trochę się jako takich wariatów, że nie wszystko stracone. Kimś takim był dr Akiya Miyawaki, może nie był wariatem, bo był niezwykłym metodykiem i badaczem, badał pozostałości naturalnych, pierwotnych lasów na świecie w różnych szerokościach geograficznych, badał gaje przy świątyniach japońskich, które miały setki lat i dzięki temu wypracował metodę zalesiania trudnych, zdegradowanych terenów. Pani Paulina pisze, proszę wyłączyć mikrofon, ale już jest wyłączony. Myślałem, że dotyczy mnie, że proszę włączyć. Okej. Okay. Doktor Akiya Miyawaki stworzył 1000 takich lat. To nie jest żadna moda teraz, że wymyśliliśmy nowe, doskonałe rozwiązanie, którym będziemy spieniężać. Te lasy mają już 50 lat,
są bardzo dobrze zbadane. W samej Europie, myślę, mówimy tutaj o 15-10 latach, a tak naprawdę boom na mikrolasy, na tiny forest po angielsku, zaczął się od COVID-u. To COVID stworzył niezwykłą okazję do tego, że ludzie wyszli i zaczęli, starali się mieć wpływ na tą najbliższą przyrodę, czyli nearby nature, Anglicy mówią. I to wyjście, sadzenie, zmienianie najbliższego otoczenia stało się wtedy ważne i wtedy widzimy jakby no, kulminację zainteresowania tą metodą. Punktem wyjścia, bardzo krótko o tym powiem, takim modelowym lasem, to był las Meiji, las Cesaza Meiji, zaprojektowany dosłownie na początku XX wieku. Ponad 200 gatunków roślin na 60 hektarach. Las zaprojektowany w taki sposób, aby cesarz widział, jak będzie wyglądał za 50, za 100, 150 lat. Czyli pewna założona wielopiętrowość, odpowiedni dobór gatunków, kształtowanie siedlisk. Święty las, sakrum w krajobrazie. Las, którego jeżeli drzewo uschnie i nic z tym nie robimy, możemy go położyć. Nie wolno nam tutaj pozyskiwać drewna. Ogromny rezerwuar. No właściwie dzikiej, zbliżonej do naturalnej o cechach pierwotności, wtórne cechach pierwotności przyrody w środku miasta, miejsce uwielbiane przez Japończyków. Ciekawostką było, że po 30 latach od posadzenia tego lasu, kiedy Tokio zostało całkowicie zniszczone w wyniku nalotów dywanowych przez Stany Zjednoczone, ten las przepięknie się zachował, a tam, gdzie ucierpiał, zregenerował. Tak to wygląda współcześnie, no to sakrum, no mamy małą Puszczę Białowieską w środku megacity, powiedzielibyśmy naszymi kategoriami. Rzeczywiście ta wielopiętrowość, bioróżnorodność jest bardzo mocna, obecna, ta enklawa ciszy, ptaków. To wszystko w środku miasta robi ogromne wrażenie. Ja już bardzo lubię w tej metodzie ten kontrast, że z jednej strony mamy zgiełk miasta, miasto z całą swoją specyfiką, dynamiką, którą w końcu tak lubimy, bo w miastach dużo się dzieje, dużo jest kapitału, ciekawych projektów ludzi, ale to też nas przytłacza i nagle taka przestrzeń kontrastująca, zupełnie enklawa ciszy i spokoju i bioróżnorodności. I to, co pokazuję w każdej prezentacji, co już być może Państwo znacie, że wiek XXI będzie wiekiem stuleciem odbudowy środowiska. I tak jak na tym zdjęciu w środku Krakowa, my możemy pewne przestrzenie oddawać przyrodzie. Niech ona zregeneruje się sama. I często z punktu widzenia ekonomicznego, ekologicznego, to będzie najlepsze rozwiązanie, żeby ta czwarta przyroda, odnawiająca się na zgliszczach ludzkiej działalności, sama się odnawiała. A my po 20-30 latach obejmiemy to ochroną. To jest bardzo zasadne, to jest też taki trwały trend. Ale z drugiej strony my tej przyrodzie w wielu przestrzeniach będziemy musieli pomóc i te ekosystemy odbudowywać i wprowadzać w bardzo zmienione środowiska. Ja jestem architektem krajobrazu, no i niestety muszę z przykrością przyznać to, co też Wojciech Januszczyk z Fundacji Krajobrazy podkreśla, że współczesna architektura krajobrazu jest przykładem antyadaptacji. 90% realizacji wygląda tak. Państwo znacie pojęcie betonozy, no nie bez kazory wiele polskich projektów rewitalizacji określa się jako no symboliczne właśnie dla betonozy. Rewitalizacja parków poprzez wycinkę tak zwanych samosiejek, czy po prostu budżety na zieleń, które często są inwestycją w beton, w kubaturę. Bieda zieleń, pato zieleń, bardzo ostro to brzmi, betonoza. Po lewej możecie zobaczyć Państwo Katowice, nie chcę tu piętnować Katowic, natomiast no starówka, nie wiem, w Katowice nie ma mowy tutaj o starówce, tylko centrum miasta, no wygląda tragicznie z punktu widzenia utwardzenia nawierzchni, z punktu widzenia warunków, w jakich drzewa rosną. Tutaj widzicie Państwo drzewa, mamy tutaj połowę lipca, ekstremalne upały w zeszłym roku na Światowym Forum Miast i te drzewa, no każde drzewo to jest koszt około 1000 euro, w Dojnicy nie są w stanie wytrzymać, mają już pokrój jak z listopada w środku lata. Czy zdjęcie po prawej, tak wygląda duża część tak zwanych nasadzeń zamiennych w mieście. Architektura krajobrazu nie musi tak wyglądać, ja powiem więcej, ona tak nie wygląda. I rzeczywiście tutaj mamy pewną drogę do nadrobienia, bo trend w miastach zachodnioeuropejskich jest inny. W Polsce pojawiają się pojedyncze na razie realizacje, które wpisują się w ten trend. Więc naprawdę my możemy zrobić ten wielki krok i tą przyrodę w miastach włączać do projektów rewitalizacji, do terenów zieleni,
odbudowywać, wymagać też od deweloperów, przedsiębiorców biznesowych, aby bioróżnorodność stała się ważnym, no takim charakterystycznym elementem nowych inwestycji. To jest Park Olimpijski Królowej Elżbiety. Jeszcze przed 2012 rokiem mniej więcej na tym zdjęciu było największe składowisko lodówek, teren zdegradowany społecznie, ekonomicznie, środowiskowo, ogromnie zanieczyszczony, skanalizowana rzeka w betonie, po prostu zrujnowane budynki, koszmar urbanistyczny. To zostało zrewitalizowane w ten sposób. To, co tutaj widzimy, to jest przyroda, to jest środowisko przyrodnicze w skali całego krajobrazu odtworzone, zrenaturyzowane od podstaw. Te drzewa zostały posadzone, widzicie Państwo wierzby, topole, rodzime gatunki, fragmenty starorzeczy, rodzimą roślinność. I my z lasami wpisujemy się w ten trend regeneracji polskich miast i regeneracyjnej architektury krajobrazu. Architektury krajobrazu, która nie generuje problemy, nie jest kosztochłonna, jeżeli chodzi o utrzymanie zasoby założenia, tylko która rozwiązuje te problemy. Dodam tutaj jeszcze taka anegdota, pracownia Centrala, zresztą polecam publikacje, wszystkie publikacje warszawskiej pracowni centrali i dzieła, które robią, między innymi Glebarium na Antropocenie, zbadała i wyszło, że 70% warszawskiej zieleni, zaprojektowanej zieleni, to jest tak zwana zieleń na ojomie. Mamy kryzys, załóżmy, że mamy kryzys wojenny spowodowany sytuacją wojenną czy energetyczną, mamy problem z wodą czy problem z energetyką, wyłączamy nawodnienie, 70% zaprojektowanej zieleni w Warszawie umiera po prostu w ciągu tygodnia w środku lata, bo projektujemy zieleń, która, żeby przetrwać, wymaga nawodnienia. Potrzebujemy innego myślenia i ten trend jest obecny, ja to mówię często o tych przestrzeniach troski w architekturze. Proszę Państwa, to są lasy. To są lasy zaprojektowane, nie wszystkie lasy są tutaj Miałaki. Tutaj mamy też lasy w Londynie, po prawej już mamy zielone miasto w Pradze. Las, który tutaj rośnie, może nie jest tak gęsty jak w lasach kieszonkowych, metodą Akiry Miałakiego, ale jest, rośnie, jest wielogatunkowy, to jest taki łąko-las, w tle nowe osiedle. Jak widzimy, jak powstają nowe osiedla, nie musimy kształtować trawników ciętych na 2 cm po horyzont, możemy kształtować taką naturalną, półnaturalną zieleń i to zaczyna się podobać mieszkańcom. My możemy edukować mieszkańców, oswajać im, że ta zieleń musi powoli tak wyglądać, że oni będą mieli osiedle z widokiem na las i że to nie będzie hasło reklamowe dewelopera, tylko celowa polityka miasta. To jest to, czego mi brakuje, to jest inny przykład realizowany w Tokio, już z poziomu ulicy, zieleń przy jednej realizacji, przy biurowcu. I proszę Państwa, to jest zieleń, gdzie nie ma żadnej rośliny obcego pochodzenia, tylko endemiczna roślinność z Japonii, co ciekawe zaprojektowana siedliskowo. To znaczy tutaj możemy przejść przez kilka siedlisk lasów typowych dla Japonii, wokół budynku wszystko posadzone zostało na dachu. Jaka to jest niezwykła świadomość, gatunki są opisane, rodzima japońska roślinność. No to jest ten lokalny patriotyzm, który ma swoje przełożenie także na zieleń. Zieleń mu dużo mówi też o naszej kulturze. Dlaczego podkreślam te słowa endemiczność i rodzime gatunki? Zaraz o tym powiem więcej. No i przechodząc do tych lasów, mikrolasów kieszonkowych, mikrolasy, ja też nazywam je zielonymi oazami między blokami. I często też spotykam się z takimi pytaniami, tutaj leśnicy mnie próbują poszczypywać, tak, tutaj pan promuje hipsterską metodę z lasów, co to za szaleństwo, dlaczego tak gęsto, dlaczego tak głęboko, dlaczego tyle kompostu, czy to w ogóle jest las, las ma swoją definicję leśną, proszę nam jej nie zmieniać, będziemy wycinać samosiejki, aby sadzić lasy kieszonkowe, teraz wszędzie będą lasy kieszonkowe, tak? Jak już mówiłem, troszeczkę no nie do końca. Bardzo chciałbym przestrzec, jeżeli słuchają nas tutaj Państwo z różnych samorządów i będziecie się przymierzać, albo już Państwo się przymierzacie do takich, żeby bardzo uważać, ponieważ jako Forest Maker my już naprawiamy dwa projekty lasów, które zostały zaprojektowane przez kogoś innego i które z metodą Miałaki nie mają nic wspólnego. To jest tak Państwo, jakbyście zamawiali łąkę kwietną i ktoś wybrał z jednego dyskontków najtańszą mieszankę trawnikową, dosypał 5% kwiatków jakichś, nie wiadomo jakich i będzie mówił, że to jest teraz super tajni mieszanka łąkowa. No nie jest mieszanka łąkowa, nie jest, nie będzie. Tak samo to, co Państwo widzicie tutaj, to nie jest las kieszonkowy Miałaki, nie jest i nie będzie. Nie dajmy się oszukać. Niestety wiemy, że dobre, fajne idee z potencjałem można popsuć. To nie tędy droga.
To musi być dobrze zaprojektowane, odpowiednio przygotowana gleba. Nie ma tu drogi na skróty. Jest to dość proste, zajmuje to małą przestrzeń, ale nie ma tutaj drogi na skróty. Tak to wygląda w praktyce, kilka takich ujęć. Ja to mówię, że te takie samograje miejskie i te leszczynowe płotki stały się elementem charakterystycznym wielu europejskich miast. Jak pojedziecie Państwo po Brukseli, po Dublinie, po Paryżu, po niektórych dzielnicach nowych, starych, zobaczycie często właśnie takie krajobrazy, takie płotki i taka różnorodna zielona zieleń nad nimi. Krajobraz w Paryżu wygląda jak sawanna w połowie czerwca. Kwestia dobrego projektu, dobrego rozwiązania. Możemy sadzić duże drzewa na dachach w końcu. Powstają przy starej zabudowie, przy nowej zabudowie. Zabezpiecza się nimi skarpy, takie tereny niewykorzystane. Osobiście widziałem kilka parkingów, które zostały zamienione w taki las kieszonkowy. Po prawej na dole macie Państwo las w Japonii, gdzie nie było gleby. Była taka erozja, gdzie nie było gleby. Odtwarza się tą metodą właściwie, odbudowuje gleby od skały macierzystej i zabezpiecza ją przed osuwiskami. Tak jak Joanna Rajs, autorka Parku w Gdańsku, mówiła, bardzo ważna jest tutaj cyrkularność, to jest las samokompostujący się, cyrkularny, domykamy cykle, w mieście wykorzystujemy miejski kompost, wiążemy węgiel w glebie. Byłem na 3 konferencjach we wrześniu o ekologicznym budownictwie, o zieleń to życie, o zrównoważonych miastach. Temat wiązania dwutlenku węgla i węgla w glebie będzie tematem numer jeden. Będzie tematem numer jeden, od niego nie uciekniemy. Pytanie, czy my się nie obudzimy z ręką w nocniku za kilka lat. Lepiej to zaplanować odpowiednio wcześniej i jeszcze na tym zarobić, niż kwestionować to, mieć wątpliwości i obudzić się w ostatniej chwili, że trzeba coś zrobić, żeby pozyskać na to pieniądze. Mikrolasy to jest też zieleń, która edukuje i aktywizuje. To jest przykład lasu kieszonkowego w Krakowie. To jest las, który jeden z takich eksperymentalnych, pierwszych, powstał w zeszłym roku. Jestem z niego zadowolony, choć popełniono tutaj kilka błędów. Między innymi zabrakło w pielęgnacji w pierwszym roku i odbiła łąka, która tam rosła wcześniej w miejscu tego lasu. I niestety zabrała to, co przygotowaliśmy tej glebie. Nie do końca gleba została przygotowana na metr, tak jak jest zgodnie z metodą Miyawaki, tylko na mniej. Uczymy się, poprawiamy. Ja tutaj na zdjęciu lewej u góry jestem ze studentkami architektury krajobrazu. Pielimy, usuwamy nie chwasty, tylko celowo mówię rośliny towarzyszące. Wzbogacamy ten las o liście z okolicznego terenu. Przywieźliśmy tutaj 40 zarządem zieleni, krakowskim zarządem zieleni, 40 cm liści. Wiosną zostały z tego 3 cm, czyli można powiedzieć, że świetnie tutaj ograniczyliśmy wywóz tych liści poza miasto. Przywozimy martwe drewno z bieżących wycinek. No to są apartamenty idealne apartamenty dla owadów. Naprawdę nie musimy tutaj zamawiać tych apartamentów, jakichś budek, jakichś dziwnych tworów. Możemy spokojnie przywieźć takie kłody, nawet wystarczy je nawiercić. Dodam to, że taki las jest na pewno zauważany też w mediach, jest ciekawostką, zwłaszcza jeżeli powstaje w miejscach nietypowych. Tutaj wzbudził sensację ten pierwszy miejski taki las kieszonkowy, który został założony przez nomen omen dewelopera pomiędzy blokami. W miejscu, gdzie deweloper wszedł plan miejscowy, nie mógł go zabudować. Deweloper zdecydował, że utworzy park dla mieszkańców, a jednym z elementów tego parku będzie taki las kieszonkowy i deweloper dostał za niego nagrodę, zaprojektowane po ludzku w tym roku. Przyszło 1000 mieszkańców, co ciekawe, nie tylko mieszkańców tego osiedla, na którym powstał. Las jest ogólnodostępny. To jest przykład jednego z projektów już mojego. Możecie zobaczyć Państwo, jak tutaj lawirowałem projektem tych mikrolasów w labiryncie tych sieci podziemnych. To rzeczywiście czasem jest duży problem, ale zaczynamy sobie coraz bardziej z tym radzić.
i kilka przykładów, obrazów. Po lewej u góry tak to wygląda po posadzeniu, bo ten las składa się, tak jak już mówiłem, trzeba tą glebę przygotować na metr. Tu nie ma drogi na skróty. Musimy zasilić ten las w kompost, w słomę w odpowiednich ilościach. Ja też staram się adoptować tą metodę twórczo tutaj do polskich realiów, polskich siedlisk przyrodniczych. Badam, tutaj szukam jakby optymalnych rozwiązań, które się sprawdzają. I na koniec to ściółkujemy. W środku jest często taka polana. A po kilku, trzech, pięciu, siedmiu latach wygląda to tak jak tutaj w Paryżu, na jednym z przedmieść. Taki ciekawy mikrozagajnik. Tu niektórzy czasem zarzucają mi, że to nie jest las, tylko ekoton, czyli ta strefa brzegowa lasu z łąką polem. Ja po pierwsze uwielbiam ekoton, co te skraje, okrajki, te strefy na granicy pole lasu są często najciekawszymi ekosystemami. I tak, to jest kształtowanie bioróżnorodnych zadrzewień w mieście. Pomaganie przyrodzie w takich działaniach, zapraszamy do tego jeszcze mieszkańców, edukujemy i ta edukacja nie kończy się tylko w samym momencie sadzenia. Tylko tak jak Państwo tutaj widzicie, to są takie żywe, zielone sale lekcyjne. Bardzo często tutaj mówię i często podkreślają to organizacje, które zakładają takie lasy na zachodzie i my też o tym mówimy w Fundacji Dzieci w Naturę i Forest Maker, że nam się trudno przyzwyczaić do jakiegokolwiek elementu w przyrodzie. Drzewa, które jako dzieci się wspinaliśmy, już ich nie ma w krajobrazie, już dawno zostały wycięte. Zbiorniki wodne, stawy, które jeszcze w miastach były, albo wyschły, albo zostały zasypane i w miejscu jest osiedle, albo jakiś zbiornik wybetonowany, retencyjny. Trudno nam się do czegokolwiek przywiązać, a jeżeli nam się trudno przywiązać do przyrody, nie mamy z nią emocjonalnej, sentymentalnej więzi, to jesteśmy gośćmi w swoim własnym krajobrazie. Założenie tego lasu z dziećmi w drodze do szkoły, w miejscu, danie ludziom szansy w uczestnictwie w ciekawym eksperymencie z Japonii, którym będą oni mogli oglądać codziennie w drodze do pracy, w każdy weekend, przez 5-10 następnych lat, może być dla tych ludzi też fascynującym argumentem za zakładaniem tego typu przestrzeni. Czyli odbudowy też więzi z miejscem poprzez sadzenie. I też to bardzo, bardzo ten wymiar podkreślam. Niektóre z tych rozwiązań są naprawdę niesamowite. Te lasy są różnorodne, bo sadzą je mieszkańcy. Tych lasów nigdy nie sadzimy w linijkę. Zawsze staramy się sadzić nie ten sam gatunek obok siebie. Dorosłych to jest problem, bo my zawsze kombinujemy, że te 3 sztuki na metr musi być tak 3 lub 7 sztuk na metr, bo 7 w niektórych krajach sadzi się nawet 7 sztuk na metr. Natomiast tutaj sadzi się miszmasz w dużym zagęszczeniu. Dzieci się w tym świetnie odnajdują. No dorośli, jak mówiłem, często mają problem, szukają w tym jakieś metody. Ja mówię, że trzeba się zachować to jak sójki, które po prostu tam, gdzie wrzucą, tam wyrośnie. Ale tutaj Państwo możecie zobaczyć efekt po roku w niektórych miejscach. Tak, to są już przykłady z europejskich miast. Tak to wygląda. Ten przyrost rzeczywiście w tym drugim roku po posadzeniu jest często imponujące. A tak wygląda las po 7-8 latach. Ja mogę powiedzieć, że o takie lasy walczymy. On jest gęsty, to jest samograj. Po 3 roku ograniczamy pielęgnację. Jest bioróżnorodny. Inwentaryzuje się tutaj prawie 500 gatunków drzew i roślin, czyli 18 razy więcej analogicznie niż w lasach gospodarczych posadzonych ręką człowieka. To są badania w ostatnich 10 latach w recenzowanych pismach dotyczących tych tiny forests. I o tak widziałbym te lasy. Od razu daję argument, że to nie jest tak, że my teraz wszystkie przestrzenie publiczne będziemy zalesiać i nie będzie można nic wchodzić, bo wszędzie będą rosły lasy. Zobaczcie Państwo, że dookoła jest trawnik, można usiąść. Ja bardzo lubię ten kontrast, ale jest też miejsce na te samograje, którym 10-15% parku każdego osiedla możemy stworzyć taki samograj, takie właśnie bioróżnorodne zadrzewienie, taki las Miyawaki. I niech on pracuje dla nas, niech działa, niech będzie taką dziką enklawą w środku osiedla, bo takiej zieleni też potrzebujemy w miastach, na osiedlach, a nie tylko poza miastami. To jest tablica bardzo piękna, która powstała właśnie w Parku Południowym dzięki Zakładowi Utylizacji Odpadów. Tutaj naprawdę chwała Zakładowi Utylizacji Odpadów za wzięcie tego tematu. 1,5 tygodnia trwało od rozmów do jego realizacji.
Więc cały oddział marketingu w ZUCie zamienił się w oddział zalesiania. Naprawdę jestem dumny z tych osób z tego zakładu. I ta tablica pokazuje korzyści. Widzimy, przyjmuje się 90%. Ja powiem więcej. 5 lasów, w których miałem prawo uczestniczyć, uczestniczę w teraz 7 kolejnych projektach. Na tych 5 posadzonych lasów mamy 97% skuteczność. Dokładnie 97% skuteczność. Pojedyncze drzewka nam się nie przyjęły. Ten las wiąże kilograma węgla na 1 metr kwadratowy. Przy czym ta zdolność lasu do sekwestracji dwutlenku węgla rośnie wraz z wiekiem tego lasu. I kilkudziesięcioletni las Miałaki, to już mówimy o kilku tonach dwutlenku węgla w glebie. Obniża temperaturę 2 stopnie w stosunku do najbliższego otoczenia, ale w stosunku do dróg to jest 15 do 20 stopni. Taka może być różnica w środku Miałaki, a na pobliskiej drodze czy chodniku latem. Rośnie 1,5 do 2 razy szybciej, sadzimy na 200 metrach kwadratowych minimum 600 sadzonek. To żywa fabryka gleby, świetnie retencjonuje wodę. Średnio jest 18 razy bardziej bioróżnorodny niż plantacja leśna i tu mówimy o pierwszych 3 latach od założenia. To są kwestie po prostu inwentaryzacji, to zostało opracowane na podstawie inwentaryzacji i mówimy też, że tutaj miks gatunków rodzimych obcych. Ja myślę jeszcze o jednej rzeczy, bo Państwo, ktoś mógłby przyrodnik tutaj zarzucić, że mamy problemy z przyrodą całego miasta. Zgadzam się, mamy. Powinniśmy chronić to, co jest. Owszem, to jest najbardziej racjonalne. Chrońmy tą przyrodę, którą mamy i te ekosystemy miejskie zagrożone i je przede w pierwszej kolejności zabezpieczmy. Ale dajmy szansę uczestniczyć ludziom nawet w takiej mikroskali, w niezwykłym procesie regeneracji gleby, sadzenia gatunków rodzimych, tworzenia ściółki, co widzieliście Państwo na filmie, bo ci ludzie nie będą mieli okazji uczestniczyć w wielkich projektach renaturyzacji na biebrzańskich bagnach czy w powiększonej Puszczy Białowieskiej, ale mogą to robić w środku osiedla i ten aspekt edukacyjny w mikroskali ja uważam, że jest bardzo, bardzo ważny. I najważniejsza jest gleba. Gleboznawstwo to powiem też za dr Joanną Rajs, za wieloma architektami krajobrazu, ekologami, że gleboznawstwo staje się dziedziną nauki w XXI wieku absolutnie kluczową. Nie wiem, czy Państwo wiecie, to możecie napisać w komentarzu, ile dżownic jest w 1 m² gleby Miałaki na przykład, ale też gleby w ogóle. To taka chwila zawieszenia, to może każdy się zastanowi i odpowie, ja od razu powiem. Od 10 do 100 dżownic mamy w 1 m² gleby, przy czym w glebach rolnych, w kukurydzy, jest znacznie mniej tych dżownic. Zachęcam, Państwo biegacie, chodzicie na spacery z psem, możecie wziąć łopatkę i gdzieś tam wbić się w pole kukurydzy i policzyć dżownicę. Naprawdę mamy tam do czynienia z taką pustynią bioróżnorodności, czy w polu rzepaku. Dżownice odpowiadają za około 6% globalnych plonów. To są miliardy, jeżeli nie więcej po prostu pieniędzy. Ja tego nie wyliczyłem, ale 6,5% plonów to jest zasługa tylko i wyłącznie dżownic. Gdyby nie było dżownic, o tyle mniej będzie plonów. Wreszcie grzyby, to jest najważniejsze, czyli to, co przygotowujemy podłoże. Zanim będzie zielonym do góry, my musimy przygotować podłoże, zainwestować w glebę. Grzyby odgrywają to kluczową rolę, stąd tak duże przywiązanie w metodzie Miałaki do gleby i jej budowania. I właściwie to, że zaczynają rosnąć grzyby, pokazuje, że ten las naprawdę zaczyna dobrze działać. Dzisiaj coraz więcej wiemy o połączeniach mikoryzowych, że każde drzewo żyje w symbiozie z jakimś grzybem i że to są obopólne korzyści i że w ogóle dzięki grzybom aż 30% dwutlenku węgla jesteśmy w stanie wiązać w glebie i to jest tylko i wyłącznie zasługa grzybów. No i też zastanawiamy się w miastach, jak edukować mieszkańców. Są różne działania, może kolejne warsztaty z recyklingu. Proszę Państwa, my w Fundacji Dzieci w Naturę mamy przepis na dobre spacery. I to są dobre spacery dla wszystkich ludzi. Nawet dla tych przysłowiowych Kowalskich, którzy mogą nie być zainteresowani ochroną przyrody, a interesują się samochodami. Jeżeli mamy takich ludzi na spacerze, to najważniejszym przystankiem to jest martwe drewno i obserwatorium tego, co w nim żyje. Bo to nie jest martwe drewno. Każda kłoda to jest własny mikroekosystem, 40% dzikiego życia, bioróżnorodności jest związanych z zamierającym drewnem w różnych stadiach rozkładu.
Dlatego ja uważam, że jeżeli Państwo chcecie pomóc przyrodzie, to w parkach należy wysypywać martwe drewno. Ja to widziałem w Belgii, proszę Państwa. W nowych, starych parkach wysypuje się drewno i to nie jest opał, tylko to są strefy biocenotyczne dla bioróżnorodności. To oczywiście trzeba dobrze opisać, edukować, robić warsztaty, może jakąś rzeźbę. To trzeba stworzyć wokół tego opowieść. Tak? No nie wystarczy wysypać teraz kłody i będziemy bioróżnorodni, bo efekt społeczny może być, odbiór społeczny może być odwrotny od zamierzonego. Także ta przyroda też wymaga opowiedzenia. To wszystko cały czas, co opowiadam, dotyczy Miałaki. Państwo możecie zadać pytania, ale liczby, twarde dane, można pięknie opowiadać. Proszę bardzo, to są już badania recenzowane, pokazujące wpływ lasu na żyzność gleby, na poziom materii organicznej w glebie i budowanie próchnicy. A na tym diagramie macie Państwo naturalną sukcesję. W B macie las posadzony tradycyjnie metodą lasów gospodarczych czy plantacji leśnych i C las Miałaki. I tutaj widać na przykładzie tych badań, jak szybko budujemy, zwiększamy materię organiczną w glebie i budujemy próchnicę. I my tą ściółkę możemy zwiększać co roku i ten las uzupełniać o kolejne liście. Zamiast grabić i pakować do brązowych worków, możemy, zachowując oczywiście zgodne z przepisami prawa, możemy wrzucać je do lasu, wrzucać je do tego lasu i w tym lesie kompostować. I to naprawdę działa. I sadzenie z mieszkańcami. Mi się udało zmienić tego poznańskiego dewelopera. Niestety ten przykład też pokazuje, że okazał się ogromnym społecznym sukcesem w pierwszym roku. W drugim roku teraz brakuje trochę pielęgnacji. To nie jest tak, że Państwo teraz posadzicie lasy kieszonkowe i pan doktor Jakubowski powiedział, że nic nie trzeba z nimi robić, że to takie samograje. No nie, trzeba. Pierwsze dwa lata musimy o nie odpowiednio zadbać. I tak bardzo ważny jest dobry projekt, standard, osoba, która będzie to dobrze nadzorować, żebyśmy na tym się nie przyjechali, żebyśmy nie zniszczyli tej pięknej metody i żeby to było dobre, żebyście Państwo mogli się też pochwalić tym, nie tylko w pierwszym roku, jak przyjdą ludzie, ale też w kolejnych latach. I bardzo ważny jest ten aspekt społeczny. Cały czas robimy edukację wokół tego, jeżeli mamy uratować dzisiaj środowisko i ochronę przyrody, musimy ochronić gatunek zagrożony wyginięciem, dziecko na łonie przyrody. I możemy tę edukację robić na dziesiątki sposobów. Jest coraz więcej fundacji oferujących terenową edukację dla dzieci ze szkół, przedszkoli, dla rodzin. Świetne. Sam jestem częścią tego procesu zmiany, przybliżania natury, też tej miejskiej natury mieszkańcom. Ale też uważam, że najlepszym sposobem edukacji przez działanie może być w miastach sadzenie. Tak? Sadzenie drzew, sadzenie, wysiewanie łąk kwietnych. Takie przekonanie, że warto chronić to, co jest. Też jestem zwolennikiem czwartej przyrody. Uwielbiam tak zwane nieużytki, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby w przestrzeniach takich zdegradowanych aktywnie regenerować te przestrzenie i włączać w ten proces mieszkańców. Wydaje mi się, że włączanie mieszkańców jest dzisiaj kluczowe. Tu pokazuję, proszę Państwa, jak nam się to udało. Każdy, kto posadził z tych tysięcy poznaniaków poznanianych, które posadziło te pierwsze trzy lasy na Milczańskiej w listopadzie 2021 roku, napisało jaki gatunek, kto to posadził i zostało upamiętnione w takiej formie nam, takiej martwej kłodzie, już Państwo wiecie, że nie martwej, tylko żywej. I to jest niesamowite. Posadziliśmy, że tam Zosia, Agata, Dryjańskie, Jezu, nie mam nadzieję, że RODO nie złamałem, posadziły dziką jabłoń. I w ogóle cała edukacja, że ktoś mówił szakłak, niektórzy nie mogli powtórzyć w ogóle tego słowa na początku, że posadzili szakłaka, kruszynę czy dziką jabłoń, ale to było fascynujące, że ludzie, niektórzy się dowiadywali naprawdę, że jest coś więcej niż magnolia, tuja czy rododendron i że mamy tak niezwykłe gatunki, też jadalne gatunki w polskich lasach. I już tak kończąc, chciałbym przejść do Państwa pytań, wątpliwości. Mówiłem trochę o liczbach, o zasadności tej metody, tych mikrolasach, o tym, że to nie jest cudowna metoda na rozwiązywanie wszystkich problemów miast, ale to jest świetna metoda na zazielenianie miejskich pustyń i na włączanie do tego procesu mieszkańców. Dodam jeszcze, że zaczynamy współpracę z jednym z miast na południu Polski, średnich miast, które zafascynowane ideą czwartej przyrody wydziela też teren o powierzchni około 50 hektarów. Dla mieszkańców to będzie nowy park zrewitalizowany, w którym nie będzie wycięte prawie żadnej samosiejki. Będą zachowane otwarte przestrzenie, będą odtworzone na granicę osiedla terenu otwartego
będą odtworzone zadrzewienia śródpolne, czyżnie, które też Fundacja Kwietna promuje u siebie, będą posadzone sady, będzie jakaś łąka, która tam nie trzeba będzie wysiewać łąki, bo tam ta łąka będzie łąką trawnikową, ona już tam jest. I minimum parkingu, udostępnienia, minimum infrastruktury, żeby ten teren był dostępny, przyjazny także dla mieszkańców z niepełnosprawnościami i będzie otwarty ten nowy park. Bardzo się ucieszyłem, a elementem, wejściem do tego parku w środku osiedla, z którego wyjdziemy w ten otwarty krajobraz, będzie właśnie taki las bioróżnorodności, który symbolicznie będzie pokazywał na całą politykę miasta odnośnie tego terenu. Także takie rzeczy też się zaczynają dziać w Polsce. Niedawno dla miesięcznika Więzi Anna Erbel napisała, że taki las, ona mówi, że to jest las bioróżnorodności sadzony przez deweloperów, może być w ogóle kamieniem węgielnym, gdzie lokalna społeczność prowadząca się na dane osiedle zaczyna mieszkanie na tym osiedlu sadząc taki las. I od tego to jest taka fundament, od którego oni w tym lesie mieszkają i oni widzą za oknem, jak ten las, który posadzili, dziczeje, co tam żyje, rośnie. Bardzo jest to dla mnie też inspirujące. I taki cytat z Laudate Deum Franciszka, który napisał kolejny dokument o ekologii, bardzo zachęcam tego, papieża różnie się w Polsce ocenia, ale czytajmy jego dokumenty ekologiczne, bo on pisze je, zaprasza ich zawsze, około 300 naukowców, tak napisał pierwszy dokument na ten temat. Także naprawdę ten duchowy przywódca religijny ma coś do powiedzenia na temat ekologii i zaprasza najlepszych ekspertów na świecie. I napisał, jak bardzo ważna interakcja systemów przyrodniczych i społecznych. Już mówię, co się kryje za tym. Proszę Państwa, już nie ma dzisiaj granicy między miasto, przyroda. Natura, kultura, zieleń deweloperska, zieleń naturalna, zieleń urządzona. Te granice zanikają. My musimy zapraszać las do miasta, do osiedla i odwrotnie zwiększać ten udział naturalnej przyrody na przedmieściach, chronić stary las. To naprawdę nie stoi przeszkodzie. Potrzebujemy, zanika to, jaka zieleń powinna być w mieście, a jaka na przedmieściach czy w krajobrazie naturalnym. To dzisiaj się przenika. My też jesteśmy elementem ekosystemu, możemy go współtworzyć. Owszem, odpowiadamy za wiele szkód, procesów niszczenia, ale także mamy ogromne szanse tworzenia nowej równowagi, naprawy tam, gdzie to konieczne, odbudowy ekosystemu. Oczywiście najlepiej chronić to, co jest i zadbać o te zasoby, które w miastach jeszcze mamy. Ale tam, gdzie zniszczyliśmy, możemy odbudować i to tak chciałbym zostawić takim troszeczkę ziarnem nadziei, bo rzeczywiście ta rzeczywistość, dane naukowe, sprawy klimatu działają często przytłaczające. Ja też często mówię, że nawet jeżeli te lasy, mikrolasy, to jest coś tak małego, że nie uratuje, nie powstrzyma globalnych przemian, procesów, które uruchomiliśmy, zniszczenia. Natomiast one mogą nas uratować, nam przywrócić sprawczość, że coś możemy zrobić w skali osiedla, najbliższej dzielnicy, razem ze społecznością. To też dlatego tak ważne jest to, że te systemy społeczne, my sadzimy ten las, my uczestniczymy w jego powstawaniu, dbamy później o niego, są częścią tego elementów systemu naturalnego, a taki las jest żywym organizmem i zawsze nawet taki mikrolas jest elementem tej zielonej infrastruktury miasta. I kilka ujęć na koniec, taki las po posadzeniu. Jeżeli Państwo wpiszecie LinkedIn Zakład Utylizacji, są nowe relacje z tego lasu, on się świetnie przyjął w Gdańsku. Zapraszam do Parku Południowego, bo to jest taki modelowy przykład. Miałem przyjemność uczestniczyć z Zakładem Utylizacji Odpadów. I myślę, że ja na ten moment kończę. Jest 11:55, mieliśmy małą obsuwę. I ja teraz chciałbym odnieść się troszeczkę do pytań. Jeżeli macie Państwo jakieś pytania, krytyczne uwagi, to zachęcam. Wiem, że różni, tutaj Fundacja Kwietna też podjęła się takiej inicjatywy koło Wrocławia, sadzenia. Ja w tej chwili jakby uruchamiam też nową inicjatywę Forest Maker. Zależy mi na bardzo wysokiej jakości, żeby to było zgodne z metodą Miałakiego. Jesteśmy winni temu naukowcowi, to jest jego dziedzictwo, które my twórczo staramy się tutaj wdrożyć w polskich miastach, ale nigdy nie na skróty, zawsze z mieszkańcami. Dobrze, to ja teraz przejdę do pytań. Proszę o informację, dlaczego przy tej metodzie zdejmuje się aż metr w głąb gruntu? Co jeśli nie jest degradowany? Tak się robi w tej metodzie i rzeczywiście holenderskie przykłady, brytyjskie pokazują, że to jest zupełnie konieczne.
Gleba w mieście najczęściej jest strasznie zbita, jest bardzo duży gruz, więc nawet jeżeli kluczowa jest ta wierzchna warstwa gleby dla tych korzeni, to rozluźnienie tej gleby, wzbogacenie ją kompost na metr przynosi rezultaty, że jednak ten las rośnie szybciej, zdrowiej i póki co brakuje mi podstaw naukowych, żeby modyfikować tą metodę i robić inaczej, żeby nie robić tego na metr. Wiem, że pokusa jest bardzo duża. Ja uważam, że jednak te lasy, które będą powstawały i do których będę zapraszany, chciałbym, żeby one były robione zgodnie z metodą Miyawaki. I dlatego na metr, żeby ta ziemia była wzruszona, niezbita, rozluźniona, odpowiednio przygotowana. Dlaczego te lasy nie nazywają się zadrzewieniami fitomelioracyjnymi? Mogą się tak nazywać. Nie nazywają się tak dlatego, że jeżeli powiedziałbym o tych lasach dla 100-150 osób, które sadziły go razem ze mną, na przykład w Gdańsku, to nikt by nie zrozumiał, o co mi chodzi, wszyscy by zrobili wielkie oczy jak 5 złotówki i żadna z tych osób prawdopodobnie by tego nie zapamiętała. Stąd mikrolas. Mikrolas, który nie jest zdefiniowany ustawowo. Pytanie osobno, dlaczego te... Aha, tu już się pojawia. Nie wiem ile dżownic, ale uprawiam ogród warzywni, w którym non-stop dodaję kompostu, ściółki liści. Dżownic w glebie chodzi multą, a szkoda je przepoławiać szpadlem, szkoda kopać, haha. No tak, na początku jest ta interwencja, ale potem robimy tak i dosypujemy te ściółki, żeby właśnie nie trzeba nic z tą glebą było robić. To rzeczywiście osoby, które mają dużą wrażliwość na permakulturę, często pytają, dlaczego ta ingerencja tak duża jest na początku. Ja uważam, że w tym szaleństwie jest metoda i tego się trzymamy. Widzimy przykłady zagraniczne, już też z Polski, koło Szczecina inna fundacja też założyła i rośnie. Nawet po tym krakowskim przykładzie, który poprawialiśmy ze studentami, widzimy, jak świetnie się przyjął. Więc tak. Myślę, że wiele osób nawet nie przypuszcza, że człowiek może mieć pozytywny wpływ na bioróżnorodność, że możemy zrobić coś więcej niż po prostu chronić już istniejące siedliska. Dlatego aspekt społeczny jest faktycznie super ważny. To potwierdzam. Myślę, że ta energia to jest też taki power po prostu dla kogoś, kto to robi, że też ludzie dają najlepszy komunikat zwrotny, czy chcą takich działań wokół siebie, czy tego nie chcą. Nic dodać, nic ująć tutaj do tego, co pisze Fundacja Kwietna. Pan Piotr Cis-Wolterowicz pisze, polecam serdecznie krać worki z liśćmi. W zeszłym roku pozyskałem w ten sposób mnóstwo worków. Od razu się odniosę. Nie zachęcam. Mogę się przyznać, że znam temat, tak dyplomatycznie. O ile rozumiem ludzi, którzy mają w mieście małe działki, im liście potrzebne nie są, ale zadziwia mnie, że ludzie pozbywają się darmowego kompostu, czyli liści. Dodam tylko tutaj, że zmiany prawne, przepisy prawne nie nadążają za zmianami. No i mamy problem. Problem tutaj, że zgodnie z prawem liście są bioodpadem, no i nie wolno nam przewozić liści z jednego parku do drugiego parku, gdzie mamy las Miyawaki. Więc trzeba to zrobić troszeczkę inaczej, ewentualnie wykorzystać to liście z najbliższego otoczenia i przerzucać po prostu za ogrodzenie lub szukać innych metod. Nie zachęcam tutaj bynajmniej do łamania prawa. Czy jest możliwe do pozyskania przykładowy projekt takiego lasu kieszonkowego z planem nasadzeń? Pyta pani Bernadetta. Nie, ja na przykład celowo nie daję takich projektów, ponieważ krótko mówiąc miałem złe doświadczenia i w tej chwili po to powołałem inicjatywę Forest Maker, żeby kompleksowo wchodzić we współpracę z bardzo różnymi partnerami i zakładać takie lasy, ponieważ po pierwsze sam eksperymentuję i szukam najlepszej metody na polski grunt, do polskich miast, a po drugie no miałem złe doświadczenia z przekazywaniem know-how i projektów lasów kieszonkowych innym partnerów, to po prostu nie działa. Więc zachęcam raczej do współpracy z partnerami, którzy mają w tym doświadczenie i zachowują wysoki standard, jakby nikomu nie odmawiając prawa do tej metody. Miyawaki. Zastanawiam się, czy to realne. Chciałabym przeszczepić ideę zakładania lasów kieszonkowych, zakładaniu zieleni przydrożnej. Mam na myśli drogi szybkiego ruchu i tworzenie takich enklaw choćby na węzłach. Gdzie można się przeszkolić co do prawidłowego zaprojektowania późniejszej pielęgnacji mikrolasu. Nie prowadzę na razie takich mikroszkoleń. Zdarzało mi się. Ja zachęcam tutaj do współpracy, co możemy zrobić wspólnie. Rzeczywiście węzły są obiecujące. Warto też tutaj zachować
tutaj co pisze pani, pyta pani Ewelina, taką równowagę. My nie możemy posadzić takiego lasu, żeby jeże z całej okolicy teraz były przejeżdżane w drodze do takiego mikrolasu, więc też las na węzłach trzeba dobrze przemyśleć. Nie mówię nie, ale trzeba też przemyśleć wszystkie za i przeciw, żebyśmy nie robili pułapki ekologicznej. Natomiast też nie możemy go sadzić przy samej drodze, bo jeżeli to jest samograj, to może coś spaść czasem. Wiadomo, że ten las będzie się sam regulował i część gatunków obumrze. To jest naturalne, to się dzieje. Leśnicy to robią zamiast natury, bo chcą szybciej. Tutaj zostawiamy to naturze. Metr, bo system korzeniowy trafia na głębokość 0,8 do 3 metrów, pyta Olek. Tak, to jest bardzo kluczowe. Rzeczywiście widziałem przekroje takich drzew. Ta warstwa żywa jest oczywiście znacznie mniejsza, taka bogata to mikrożycie. Natomiast jest, te korzenie sięgają głębiej, więc to też jest tutaj bardzo, bardzo ważne. Ja przepraszam, muszę się podłączyć tutaj, żeby Państwu nie zniknąć znacznie. Natomiast tak, mamy bardzo dużo w przestrzeni dróg, w przestrzeni osiedli pasów niewykorzystanych, które są koszone przy magazynach. I naprawdę to są potencjalnie tereny, które się proszą, żeby zagospodarować je inaczej. Uzyskać prezentację. To tutaj będę się kontaktował z Fundacją Kwietna. Dobrze, w jakiej formie? Też pytam, bo ja mam po prostu prawa do niektórych zdjęć i muszę się zastanowić, czy mogę to po prostu tutaj zrobić. Ja od worków tak nieoficjalnie zachęcam po cichu. Oczywiście wszyscy wiemy, to jest takie mrugnięcie oka. Wiemy, rozumiemy, znamy temat. Jestem też wielkim zwolennikiem partyzantki ogrodniczej. Choć nie zachęcam formalnie przynajmniej do łamania prawa. Natomiast dościółkowanie, kompostowanie liśćmi już tak. Ja bardzo taki las, no, po sąsiadów po cichu też możemy takie worki do siebie załatwić, tak? Jeżeli jest to złamanie prawa, to proszę tutaj o poinformowanie mnie. Jak bardzo taki las jest dopasowany do lokalnych warunków, czy w ogóle można zrobić uniwersalny projekt lasu? Nie ma nigdy uniwersalnych projektów lasu. Wystrzegam się jak ognia lasów typu copy-paste i zachęcam, żeby Państwo też się tego wystrzegali. Pewne podobieństwo jest, ale zawsze ważny jest ten kontekst lokalny, nie projektujemy w próżni, zawsze to jest konkretne siedlisko. Ja te lasy bardzo dobrze badam, bardzo starannie staram się badać glebę wszędzie, gdzie sadzę. Ktoś może spytać, że to wydłuża proces, czy ja tak nie uważam, to się dzieje szybko. Musimy mieć wszystkie dane wyjściowe i tak, siedlisko, jakie to jest siedlisko, jakie rośliny rosną w otoczeniu, jest niezmiernie ważne. I tak naprawdę samo przygotowanie lasu wymaga tutaj po prostu kompetentnego specjalisty, który to, krótko mówiąc, ogarnia. Pani Dorota pyta, skąd można się dowiedzieć o inicjatywie Forest Maker, czy jest jakaś strona internetowa. Zastanawiam się też nad tym, jak można by było dołączyć. To tutaj powiem po prostu, bo to jest taka mini autoreklama, tylko krótko po prostu powiem, będzie strona internetowa. Tak, my jesteśmy firmą. Bardzo by mi zależało po półtora roku różnych rozczarowań i mikrosukcesów. Zależało mi na tym, żeby po pierwsze robić tego więcej, mądrzej, bardziej, zapraszając różnych partnerów i przede wszystkim nie robić tylko projektów, ale też kompleksowo dbać o jakość i sadzić od A do Z. Tak, ale jesteśmy tutaj firmą, natomiast już myślimy szeroko też o tym społecznym zaangażowaniu. Warto gdzieś nas śledzić też po prostu. Więcej informacji już wkrótce, bo strona internetowa się tutaj tworzy. I dziękuję bardzo Fundacji Kwietna i osobiście Karolowi Podymie za zaproszenie. I Karolinie Podymie. Zastanawiam się, czy to realne i chciałbym przeszczepić ideę zakładania lasów kieszonkowych, zakładaniu zieleni przydrożnej. To pytanie już było. Później, gdzie można przeszkolić późniejszej pielęgnacji mikrolasu. Też zachęcam, jeżeli Państwo jesteście zagraniczną, warto poszukać, zobaczyć, zrobić zdjęcia, jak to wygląda też. Niektóre przestrzenie miejsc mopów popularnych są bardzo duże i faktycznie ich jedyną funkcją poza przestrzenią parkingową jest restauracyjną, tylko po to, by być skoszoną, co jest nieekonomiczne. No i właściwie wymienił Pan jedną z przestrzeni, które wręcz aż się prosi, żeby
tak je zagospodarować. Oczywiście w miastach mamy takich przestrzeni więcej. Sam zaczynam je jakoś namierzać na mapę, inwentaryzować, gdzie takie lasy mogłyby powstawać. Oczywiście często przeszkodą jest kwestia własności, kwestia sieci podziemnych, kwestia innych uzgodnień, na przykład konserwatorskich. Dlatego tak ważny jest projekt tego lasu. Nie wystarczy sadzić. I tyle. Też zapraszam w miejsc, gdzie będziemy sadzić w kolejnych miastach, bo też Państwo, jak pytacie o tę nową inicjatywę, to też zachęcam do wzięcia udziału po prostu w kolejnych takich inicjatywach, które wszystko na to wskazuje, jeszcze będą w tym okresie jesienno-zimową w tym roku. Pan Olek pyta, gdzie brać sadzonki. Rzeczywiście z tym jest pewien problem. I też próbujemy wyjść mu naprzeciw i zacząć współpracować ze szkółkami w zakresie produkcji rodzimych gatunków, bo nie wiem, czy to mocno wybrzmiało w prezentacji, tylko gatunki rodzime, bezodmianowe i mamy ich naprawdę bardzo dużo i tylko gatunki zgodne z siedliskiem. I to nie jest tak, że w ogóle nie ma takich gatunków, są szkółki. Pytanie jest o liczbę, czas i jakość. Proszę, jeszcze pani Bogumiła pyta pro komentarz odnośnie dostosowania tej metody jako zadrzewienia śródpolne, dotychczasowe doświadczenia, plany na przyszłość. Miałem ogromną przyjemność uczestniczyć w ekologicznym Uniwersytecie Ludowym w Grzybowie koło Płocka w sadzeniu takiego eksperymentalnego zadrzewienia śródpolnego tą metodą. Na razie to jest około 30 metrów kwadratowych. Sadziliśmy w tym roku, pod koniec zeszłego roku. W tym roku, no tam jest sawanna, tam jest takie pustynnienie, 2 miesiące praktycznie bez opadów, z minimalną ilością odpadów, ogromna susza, która dotyka plony, las, zadrzewienie śródpolne posadzone metodą Miyawaki ma się naprawdę świetnie, naprawdę w świetnej kondycji. Jeżeli Państwo śledzicie mnie gdzieś w mediach społecznościowych albo na EULU, Ekologiczny Uniwersytet Ludowy, znajdziecie tam w Grzybowie te zadrzewienia śródpolne tą metodą. Pięknie wyrosły nam też dynie. Dynie, co japońska odmiana, w zadrzewieniu śródpolnym japońskiej metodą, no można powiedzieć, wszystko się zgadza, ale drzewa są w dobrej kondycji, zielone. I jest to co najmniej obiecujące, przynajmniej dla gospodarza, który ma obok zadrzewienia posadzone 7 do 10 lat temu, z bardzo złymi przyrostami, bardzo dużo czasu, energii, nawet wody poświęcił w ciągu tych 7 lat, żeby te zadrzewienia mogły rosnąć. I one rosną, nie wszystkie drzewka się przyjęły, ale są, ten przyrost jest, no jest słabo obiecujący i nie tego się spodziewał gospodarz tego miejsca, rolnik ekologiczny. Natomiast no, tu z nadzieją patrzy na te zadrzewienia śródpolne i no, może powiedzieć, że w pierwszym roku jest z efektów bardzo zadowolony, z kondycji przede wszystkim tych drzew. No tutaj na wsiach zadrzewienia śródpolne jest problem, że ten kompost, czy ta słoma, czy inne materiały do ściółkowania często są wykorzystywane w gospodarstwie i spotkałem się z zarzutami, że to jest troszeczkę marnotrawstwo, czemu tak dużo. No ale jak widać, coś za coś, że trochę warto w to zainwestować i wykorzystać to, co jest w gospodarstwie, ten obornik, tą słomę, żebyśmy mogli zainwestować w ten wzrost w przyszłości. Czy mikrolasy mogą powstawać na nieużytkach terenów zieleni urządzonej? Bardzo dziękuję za to pytanie, Pani Bernadetto. Ja uważam, że powinniśmy się wystrzegać. Ja wystrzegam zawsze partnerów, z którymi współpracuję. Nie sadzimy lasu w miejscach, gdzie najpierw wycinamy drzewa. I miasto Poznań się na tym nacięło, że posadziło las na jednym z osiedli. Ja nie wiem, czy ten ich las powstał zgodnie z metodą Miyawaki. Mam tu pewne wątpliwości. Nie wiem, sprawdzę, zobaczę. Natomiast dosłownie jakiś czas wcześniej wycięło tuż obok całe zadrzewienie naturalne pod psi wybieg. No to możecie sobie Państwo zobaczyć, jak strzeliło sobie w stopę, jaki był odbiór społeczny tego. No tego nie róbmy. Jestem wielkim fanem nieużytków. Natomiast i samosiejek, i takiego w ogóle kształtowania, takiej adaptacji tych terenów na parki z minimalną interwencją. Natomiast jeżeli mamy nawłociowisko i zależy nam, żeby ograniczyć, usunąć inwazyjną nawłoć, to wydaje mi się, że te mikrolasy mogą być co najmniej obiecujące jako właśnie element zwalczania nawłoci.
I rzeczywiście w Poznaniu to się udało, ale doświadczenie pokazuje, że wtedy, no niestety, tę liczbę zabiegów trzeba zwiększyć i to nawóz regularnie usuwać, zanim te drzewa nie osiągną dużych wymiarów. Trzeba to nawóz mechanicznie usuwać. I jeżeli fragmenty zielone, łodygę z badylem możemy odciąć, pozostawić, to kłącza trzeba zutylizować zgodnie z przepisami. Najlepiej je po prostu spalić, aby nie tworzyć, broń Boże, nowych stanowisk. No w przypadku rdesta ostrokończystego, no nie zostawimy tego, trzeba to go kosić jeszcze bardzo długo. Przyznam, że nie miałem tego eksperymentu, jak ta metoda sprawdza się w zwalczaniu z rdestem. No tutaj naprawdę trzeba się przygotować po prostu na wojnę przez te kilka lat dosłownie. Lista gatunków zalecanych do sadzenia można gdzieś, czy można gdzieś znaleźć? Nie przygotowałem takiej listy gatunków. Myślę, że ona się pokrywa z listą gatunków zadrzewieniowca, którą możecie Państwo znaleźć w podręcznikach jeszcze z lat 50. Tylko usuwajmy gatunki obce. Żadne gatunki obce, żaden dąb czerwony, żadna irga błyszcząca, no nie może być elementem tej metody, czy nawet deren jadalny, tylko rodzime. Nie dawałem takiej, jeszcze nie spotykałem takiej listy, natomiast nawet lasy państwowe, czy w tej ich metodzie ogniskowo-kompleksowej ochrony lasów mają listę gatunków rodzimych, czy tak zwanych biocenotycznych, możemy z tego czerpać. Jeżeli byście Państwo na przykład chcieli taki eksperyment, spróbować we własnym ogrodzie albo macie Państwo gdzieś działkę i chcecie to taki eksperyment u siebie zrobić albo szukacie partnera do założenia. Sadzonki są w lasach państwowych, tak, ale nie wszystkie i nie zawsze są dostępne. Nie wszystkie sadzonki biocenotyczne, tak, ale lasy państwowe są potencjalnie partnerem. Pani Paulina też pisze, tak jak Pani Karolina, że można kupić, super. Pani Bernadeta, chodzi mi bardziej tereny łąkowe, niekoszone, czyli tereny podlegające sukcesji, w którym wkracza ta sukcesja. To zależy, bo czasem najlepiej nie robić nic. Trzeba się liczyć z tym, że w początkowym okresie pojawiają się gatunki obce, ale wśród tych obcych pojawiają się gatunki inwazyjne. Takim gatunkiem jest klon jesionolistny. I jeżeli to są tereny mocno przekształcone, no to możemy się cieszyć, że jakakolwiek przyroda chce tam rosnąć. Ale jeżeli nie chcemy mieć tych gatunków inwazyjnych, to jest też zgodne z obowiązującym prawem, no to wtedy rzeczywiście możemy punktowo tą metodą wprowadzać w tego typu tereny właśnie lasy kieszonkowe. Ja też tutaj zachęcam do jednej rzeczy, że ważne jest też otoczenie. Taki las kieszonkowy, zupełnie inny odbiór jest społeczny takiego lasu kieszonkowego właśnie w takich terenach dziczejących, wtórnie łąkowych, a zupełnie inny odbiór w trawniku, w parku pośród trawników. I chodzi mi o to, że często w tym drugim miejscu odbiór takich bioróżnorodnych, półdzikich rozwiązań jest znacznie lepszy. Więc taki las trzeba też przewidzieć, że my musimy jakoś gospodarować to otoczenie, w taki sposób, żeby były proporcje między koszone, niekoszone, zadbane lepiej, zadbane gorzej. To nie jest tak, że puścimy to zupełnie samopas i wszystko dookoła samopas, bo ludzie nie zauważą różnicy i efekt będzie odwrotny od zamierzonego. Także element urządzenia tego dookoła też jest konieczny, co nie znaczy, że musimy wszystko kosić na 2 cm. Pan Piotr pisze, że po prostu jedną z tajemnic, bo wiadomo, jak pan przedstawił, zalet jest wiele, głównie związanych z glebą, że te zadrzewienia śródpolne sobie dobrze radzą. To ta gęstość sprawia, że gleba jest na stop zacieniona i nie wysycha. Tak, Miełaki pisał, że jak najszybszy moment, kiedy gleba zostanie zakryta przez wyrastające z siebie korony różnych gatunków drzew i grzewów, no to jest to, na czym w lesie nam najbardziej zależy, że ten las tworzy specyficzny mikroklimat pod tą kopułą liści plus ściółka. I ta gleba nie wysycha. Ja też prowadząc zajęcia edukacyjne w tych 5 posadzonych lasach, my robimy takie punktowe okrywki i jest wilgoć, jest dzikie życie, są połączenia mikoryzowe. Polecam podręcznik Fitosocjologia stosowana. Ja też zawsze polecam naukowe rozwiązania i bardzo mocno na nich bazuję. Pisze pan Olek, pani Karolina pisze, ekstra mam właśnie i zaczynam czytać Fitosocjologię stosowaną. Też polecam jakieś holenderskie rozwiązania i brytyjskie i myślę, że tej treści
dotyczący tej metody. Myślę, że tego będzie po prostu coraz więcej. Kto wie, czy też nie uda się stworzyć też dużych obszarów posadzonych tą metodą, bo ja ze zazdrością patrzę na niektóre azjatyckie miasta, które nie mówią o 200 metrach kwadratowych, tylko 20 do 200 hektarach. I też jeżeli słuchają nas jacyś partnerzy, którzy są zainteresowani też tego w dużą skali, to zapraszam tutaj do współpracy. I nie tylko lasy, Miyawaki, ale tak jak mówiłem też, łąki kwietne i to mówię z całą sympatią, nie tylko dlatego, że Fundacja Kwietna jest tutaj organizatorem, trawniki niekoszone, zadrzewienia śródpolne, czyżnie, być może też lasy sadzone, lasy gospodarcze, sadzone przez leśników, stare lasy, potrzebujemy miksu, ale właśnie dostaliśmy też kolejne w tym miksie narzędzie, co najmniej obiecujące, żeby przynajmniej kilkaset takich lasów w każdej dzielnicy mogło powstać. Myślę, że to jest fajne hasło tutaj Oleny Zapolskiej, że no minimum jeden las na jednym osiedlu mogłoby się fajnie sprawdzić. Na eksperyment, ryzyko, że coś nam się nie uda w tym eksperymencie jest na tyle małe, że możemy się skupić na korzyści. I już myślę, że to jedno z ostatnich pytań, pyta Kasper, czekamy na twój podręcznik. Ja bardzo dziękuję i ja naprawdę czekam tylko na taki moment oddechu, żebym też mógł po prostu coś na ten temat napisać i gdzieś to jest moje marzenie i na liście rzeczy do zrobienia. Na razie skupiam się na tych projektach, które gdzieś tam teraz tworzę, żeby rzeczywiście mógł się z Państwem spotkać i powiedzieć, że to nie już 5, a 55 i mówię, nie chodzi mi o ilość, ale rzeczywiście po prostu, żeby te liczby dotyczące mieszkańców, które uczestniczyło w tym wydarzeniu, zajęć edukacyjnych, przeszkolonych, dzieci z szkół, tych gatunków, które stwierdzono w tych mikrolasach, było coraz więcej. I mówię, nie inwentaryzujemy cennych półnaturalnych lasów, na przykład jakich we Wrocławiu mamy, czy z innych miejscowości, tylko mówię tutaj o takich inwentaryzacjach tej bioróżności w środku osiedla, na dawnym parkingu, wysypisku, w jakimś miejscu z gruzem, gdzie nic nie rosło i żebyśmy tam to posadzili i po prostu po kilku latach zaczęli liczyć, co tam występuje, jakim gatunkom to służy, czy to działa. Bardzo dziękuję. Dziękujemy też za cierpliwość na początku, gdzie nie możemy się obudzić w online, ale widzicie Państwo, że tyle już było tych online'ów, a cały czas zdarzają się różne potknięcia, co jest zupełnie normalne, tak jak dzieci biegające w tle prezenterów telewizyjnych, także ten online ma swoją specyfikę, ale wszyscy w nim działamy. I ja też osobiście bardzo dziękuję Fundacji Kwietna, Karolino, Tobie i Karolu za zaproszenie. Też trzymam kciuki za Wasze tutaj działania łąkowo-zadrzewieniowo-leśne. I mam wrażenie, że wszyscy no jesteśmy jakimś elementem tych małych kroków w tej regeneracji, odbudowie środowiska. Ja nie chcę popaść tu w jakiś patetyzm, ale mam wrażenie, że to jest jakiś proces, który się dzieje już w polskich miastach, tej regeneracyjnej architektury krajobrazu, urbanistyki i do tego Państwa zachęcam, żeby brać sprawy w swoje ręce i zmieniać tą przestrzeń dookoła, a to wierzę, że to będzie promieniować też na inne tereny i nie jest to bez echa. To dziękuję bardzo i też zapraszam do kontaktu. Bardzo dziękujemy Ci, Kasprze, mam nadzieję, że mnie słychać, za wspaniały wykład. Ciebie zawsze można słuchać naprawdę godzinami i to bardzo widać fajnie po ilości uczestników, którą cały czas była wysoka. Tutaj 34 uczestników, było do 40, nam dobijało. Jeszcze tak na koniec chciałbym powiedzieć, bo faktycznie jesteśmy tutaj w Bielanach Wrocławskich, przy lesie, który był projektowany właśnie przez Kaspra i Kasię Kobierską. Był dobór gatunków. Ja konsultowałem, nie projektowałem. Tak. Konsultowałeś, Kasia, projektowała tutaj ten jakby kształt tego terenu. My jesteśmy na terenie hal magazynowych. To jest w ogóle super to, że inwestor pokusił się właśnie o takie rozwiązanie. To jest dla niego bardzo nowa rzecz. Zrobiliśmy tutaj wspaniałe warsztaty właśnie przyrodnicze z pracownikami. Ale co wam chciałem, drodzy Państwo, pokazać, to jest ziemia, która tutaj jest. Ciężko ją tak naprawdę nazwać ziemią, to jest glina, która jest tak zbita, że jakbym rzucił teraz z nią w cokolwiek, to bym mógł zrobić komuś krzywdę albo czemuś krzywdę.
Rośnie las. Kasper przed chwilą mówił o tym, że ma 97% skuteczności przyjmowania się. Myślę, że my też mamy mniej więcej coś takiego. Jesteśmy bardzo zaskoczeni tym, że to jest las, który sadziliśmy późną wiosną. On był w ogóle nieplanowany. Tutaj jest bardzo dużo ściółki, mam nadzieję, że tutaj Państwo zobaczycie. To normalnie żyje. To jest mnóstwo owadów, to jest mnóstwo gąsienic. Tak mówię, w ogóle niepodlewane miejsce. Jesteśmy w okolicy Wrocławia, gdzie Wrocław się boryka z bardzo dużymi problemami z wodą. Nie wyobrażam sobie, że gdyby gdziekolwiek na terenach miejskich zostały posadzone te rośliny, to wszystko by wyschło. Tutaj nie ma wątpliwości. Tu jest tak wilgotno, że wierzby, które były w zrębkach, puszczają. Puszczają, normalnie wierzby nam rosną w tym mikrolesie. Jest tutaj tak wilgotno, że gatunki, które są przystosowane do warunków takich bardziej suchych, niestety nam wypadają, ale to jest też dla nas znak, że faktycznie to gromadzenie wody tutaj faktycznie działa. Dzisiaj będziemy dosadzać gatunki, które są gatunkami lubiącymi wilgoć, bo to będą wierzby, będą olsze, będą to pole gatunki, którą taką wilgoć lubią. Pojawiają się nam też gatunki inwazyjne. Tutaj mamy robinię akacjową. Je dzisiaj właśnie usuwamy. Ale zostawimy kilka dosłownie sztuk, żeby zobaczyć, jak one będą mocno konkurować z tymi gatunkami, które sadzimy, bo już tutaj widzimy, że roślina, która nie była sadzona przez nas celowo, ze zrębek gdzieś z nasion ma obecnie 30 cm wysokości. Jakbyśmy zostawili te gatunki inwazyjne, one by zdominowały tutaj ten nasz las kieszonkowy. Ja tyle od siebie. My będziemy cały czas też patrzeć, jak to ten nasz tutaj las rośnie. Jesteśmy bardzo mile zaskoczeni. Jesteśmy mile zaskoczeni efektem przyjmowaniem się roślin, ale to wszystko za sprawą Kaspra, który nas tutaj kierował, w jaki sposób mamy to robić, jakimi metodami mamy to wszystko zakładać. I no, ja myślę, że to jest faktycznie super rozwiązanie dla miast, które się borykają z tym, że jest mało terenów zielonych, że nasadzenie jakiekolwiek zaraz usychają, że się bardzo dużo energii składa tak naprawdę w to, żeby rośliny utrzymać. Tutaj jest, tak jak Kasper mówi wielokrotnie, samograj. Sadzimy, doglądamy, usuwamy ewentualnie jakieś gatunki inwazyjne, jakieś tam gatunki towarzyszące, nie wiem, mniszka lekarskiego zostawiamy, tak? Bo to jest naturalny nasz gatunek i on też będzie super wspierał owady zapalające w przyszłym roku. Także ja też tyle od siebie. Jeszcze raz bardzo dziękujemy Ci, Kasprze, za poświęcony czas. Myślę, że bardzo dużo osób tutaj wyciągnęło z tego webinaru dużo cennych informacji. Ja to jest kolejny webinar, w którym uczestniczę, jeśli chodzi o twoje wystąpienia. Za każdym razem coś fajnego można z tych webinarów wyciągnąć. Także będziemy też gratuluję Wam cudownego eksperymentu tam, nie? Dziękujemy. Tak, no jesteśmy bardzo, bardzo podekscytowani i jesteśmy mile zaskoczeni efektami. No więc to tylko podsumuję, bardzo też Ci dziękuję za te miłe słowa, takie motywujące. Ja też mogę powiedzieć, że fascynujące jest to, że właśnie to jest eksperyment, który cieszy. I jeszcze raz podkreślam, no teraz już jako Forest Maker współpracując, ja nie spotkałem nikogo i też w trakcie sadząc te lasy, który by właśnie na opowieści o tych lasach powiedział, że słuchaj, no nie warto, nie? Że nikt tego, to się nie przyjmie u nas, nie? Pojawiają się głosy, czy to, takie bardzo już techniczne pytania. Natomiast to jest ciekawe, że oprócz tego, że tak jak opowiadasz, tu się coś nie przyjęło, tu się przyjęło, tutaj jest wilgotno, tu wierzby się odradzają. No, świetna w ogóle lekcja takiej bioróżnorodności i oddawania tego pola przyrodzie. Ale druga rzecz jest właśnie ta część społeczna, że tutaj włączanie pracowników, mieszkańców no jest absolutnie bezcenne. Ale nigdy nie na skróty, tutaj też przestrzegam, bo dochodzą do mnie informacje, sam właśnie wspominam, naprawiamy teraz Forest Maker, dwa projekty, a być może będzie kolejny, takich mikrolasów, które zostały, ja nie chcę tu przeklinać, ale Państwo wiecie, co te gwiazdki znaczą, nie? I po prostu, no bardzo przestrzegam przed takim greenwashingiem, drogą na skróty partnerów, którzy chcą po prostu wykorzystać, podpisać się pod fajną ideę, żeby sprzedać Państwu coś, co nie jest takie takie dobre, mądre, logiczne, jak te przykłady, które powstają tutaj we Wrocławiu. Tutaj was przykład jeden, a za chwilę we Wrocławiu powstanie drugi.
jeszcze. Dobra, nie przedłużam, tak, słuchajcie. Mówisz, ale tak, jeszcze faktycznie, Kasper, tak jak mówisz, no każdą ideę, nieważne jak byłaby cenna i ważna, da się ją wypaczyć. No oczywiście wiadomo, o co chodzi w takich sytuacjach. Dlatego dobrze, że o tym mówisz, dobrze, że przestrzegasz osoby, które są prawdopodobnie też przyszłymi inwestorami w takie lasy, albo mieszkańców, którzy patrzą na ręce różnym wykonawcom. Jest to bardzo ważne, żeby zwracać na to uwagę, żeby faktycznie zwracać uwagę na greenwashing, bo w naszym środowisku jest tego bardzo dużo i róbmy po prostu swoje, róbmy fajne rzeczy, tak. I to jest najważniejsze. Ale też nie, mi się wydaje, myślę, że też chyba potwierdzisz moje słowa, że warto też wejść we współpracę z partnerami nieoczywistymi i dla nich ta przygoda z lasami to może być w ogóle pierwszy temat, gdzie oni wejdą w bioróżnorodność i ktoś nie będzie ich hejtował, tylko troszeczkę ich ukierunkowuje i nie warto wylewać dziecka z kąpielą, nie? I to jest też jakoś super ważne. Jeszcze odniosę się do tego usuwania gatunków obcych. Też zwracam na to uwagę, sam nawet wyrywam je na Włocie, tutaj w tym lesie i tuż obok. Natomiast jak mi w lesie w Krakowie wyrosła morwa, to ją zostawiłem. No, stwierdziłem, że już chyba tak zadomowiony gatunek, no najwyżej mnie gdzieś tam skrytykujesz w kuluarach, że jednak tą morwę powinienem wyrwać. Nie, ja stwierdziłem, że ja bardzo lubię morwy w ogóle, te przedwojenne drzewa, one też się już pisały, to jest takie bardziej też kulturowe drzewo, już z nami jest tutaj i to Piłsudski, który kazał sadzić morwy i lubię jeść morwy, one są zdrowe, więc je w mikrolasach zostawiam. Niech to się już samo reguluje, natomiast te najbardziej inwazyjne, no rzeczywiście usuwajmy. Tak, jest pełna zgoda. Dziękujemy za ten serdeczny jeszcze raz, Kasprze. Dziękuję Państwu też za uwagę. Czas. My się widzimy za 2 tygodnie, będzie kolejny temat, jaki, to już będziemy informować Państwa na naszym Facebooku. Także do zobaczenia za 2 tygodnie i dziękujemy serdecznie Państwu za uczestnictwo. Super.